Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Cesarstwo Japonii dokonało olbrzymiego skoku technologicznego, stając się jednym z nielicznych azjatyckich państw posiadających własne zaplecze przemysłowe, zdolne do wystawienia potężnej armii i marynarki wojennej, która w latach XX-XX wieku zaczęła rozbudowywać własny potencjał lotniczy. Osobne siły powietrzne pozostawały do dyspozycji armii i marynarki wojennej. Niestety, Japończycy mieli też problemy. Jednym z nich był brak surowców naturalnych, głównie zaś ropy. Z tego względu zaopatrzenie w paliwo i wyżywienie ponad 100 milionów mieszkańców było całkowicie uzależnione od handlu morskiego. W latach 1895-1918 japońskie posiadłości zaczęły w szybkim tempie rosnąć. Między innymi dzięki opanowaniu Sahalinu, wyspy Tajwan, Korei, a także całego szeregu wysp na Pacyfiku, które wcześniej należały do cesarstwa Niemiec. Większość ziem, które stały się podstawą japońskiego imperium Zostały odebrane Chinom i Rosji, która po rewolucji październikowej znalazła się w szczególnie trudnym położeniu i na wiele lat utraciła możliwość podejmowania aktywnych działań przeciwko cesarstwu Japonii. Pierwsze otwarte konflikty z udziałem Japończyków miały miejsce we wrześniu 1931 roku, gdy w ciągu pięciu tygodni Japonia korzystając z kompletnie przestarzałych maszyn typu Newport 29, Salamson 2 Mitsubishi 2 MB1 oraz Kawasaki KDA2 opanowała Mandżurię. Chińczycy nie posiadali praktycznie żadnych jednostek lotniczych i nie stawili praktycznie żadnego oporu Japończykom, którzy zdominowali przestrzeń powietrzną nad Azją. Na początku 1932 roku do akcji bojowej dołączyli także lotnicy marynarki wojennej, którzy prowadzili działania bojowe z wykorzystaniem samolotów Nakajima A1N1 oraz Mitsubishi 2 MTI-4. Samoloty te operowały z pokładów lotniskowców Hosho i Kaga. Wsparcie dla lotnictwa pokładowego stanowiły wodnosamoloty samoloty Kawanishi E5K1 które wspierały działania lotnictwa pokładowego. Wówczas też po raz pierwszy japońscy piloci mieli okazję spotkać się z chińskimi myśliwcami. Pierwszym amerykańskim najemnikiem, który właśnie wówczas stanął do walki po stronie Chińczyków, był pilotujący samotnego Boeinga P12 Robert Short, zamierzający wziąć udział w trwającej wojnie japońsko-chińskiej. W trakcie walki powietrznej nad Szanghajem, w 1932 roku udało mu się zestrzelić dwa z trzech atakujących go samolotów japońskich, po czym sam został zestrzelony. W tym miejscu musimy się na chwilę zatrzymać. Istnieje bowiem bardzo wiele wersji tego starcia. Według jednego, Shortowi udało się zestrzelić prowadzącego japońskiej formacji oraz jednego ze skrzydłowych. Podobno Short miał zostać zaatakowany nie przez trzy, ale przez sześć nieprzyjacielskich maszyn. A według jeszcze innej wersji tej historii to Short był nie tylko najemnikiem, ile oblatywaczem zatrudnionym przez Boeinga. Firma miała być zainteresowana sprzedaniem Chińczykom swojego najnowszego myśliwca Boeing 218, czyli eksportowej wersji samolotu P12 używanego przez amerykańskie lotnictwo wojskowe i marynarkę wojenną. Short podczas prezentacji dla chińskich wojskowych miał według tej wersji zobaczyć nadlatującą formację japońskich samolotów, poderwać swój myśliwiec i zaatakować. No i źle skończył, bo dostał kilka serii od jednego z Japończyków, stracił panowanie nad maszyną i przygrzmocił w tafle jeziora Wok Ditan, niedaleko miasta Zusou. Dzisiaj w tym miejscu jest pamiątkowy pomnik, który poświęcony jest Shortowi. Widziałem zdjęcia. Styl tego pomnika jest taki bym powiedział troszeczkę socrealistyczny, ale bardzo fajnie, że Chińczycy pamiętają o lotnikach. Szkoda, że u nas w kraju z tą pamięcią, choćby o lotnikach września, jest trochę gorzej. Natomiast w niektórych opracowaniach dotyczących tych wypadków pojawia się też wersja, że do spotkania w powietrzu z Japończykami doszło podczas przelotu, który Short miał wykonywać i wówczas przemieszczał się z jednego lotniska na drugie. Powiem tak: prawdy bez dotarcia do chińskich i japońskich archiwaliów raczej się nie dowiemy. Tak czy owak, pomimo zaciętego oporu ze strony Chińczyków, Szanghaj wpadł w ręce Japończyków 4 marca 1932 roku. Jednocześnie relacje pomiędzy Chińczykami a Japończykami pozostawały bardzo napięte, mimo że ta wojna formalnie się skończyła. Na terenie licznych okupowanych przez Japończyków miast, m.in. w parkach, pojawiały się tabliczki informujące, że do parku nie wolno wprowadzać psów i Chińczyków. Jednocześnie przez kilka lat w Chinach trwały walki wewnętrzne, które przez współczesnych historyków opisywane są jako wojny warlordów. Byli to generalnie tacy lokalni watażkowie, którzy na skutek upadku władzy centralnej po wprowadzeniu systemu republikańskiego na początku XX wieku, przejęli władzę na prowincji. Często byli to dawni generałowie armii cesarskiej, którzy potem zaczęli walczyć między sobą o wpływy, zasoby, gotówkę. Później, to znaczy w latach 20., w tym wszystkim zaczęli mieszać jeszcze komuniści: Japończycy, Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy no i kto tylko miał ochotę się tam wpakować. W tym czasie dochodziło także do walk przeciwko komunistom kierowanym przez Mao tse Do 1937 roku nie doszło do żadnego poważniejszego konfliktu z Japończykami. No i w tym czasie Chiny wzmocniły się gospodarczo i wojskowo. Sporą rolę odegrała tutaj współpraca gospodarcza, wojskowa i polityczna z Niemcami, które traktowały Chiny jako wspaniały rynek zbytu dla karabinków Mauser. A także samolotów bojowych, wśród których można wymienić choćby HS-123. W przyszłości sytuacja Chińczyków miała ulec diametralnej zmianie. Japończycy planowali przeprowadzenie uderzenia z dwóch stron: pierwszy atak miał nastąpić ze strony Szanghaju, a drugi skontrolowanej przez Japończyków Mandżuri, na terenie której utworzono uzależnione od Japończyków marionetkowe państwko Manchukuo. Na froncie północnym Japończycy używali samolotów myśliwskich Kawasaki Ki-10, bombowców Kawasaki Ki-3 oraz Mitsubishi Ki-1, a także maszyn rozpoznawczych Nakajima Ki-4. Na południu na większą skalę wykorzystywano samoloty bombowe Mitsubishi G3M1, które dokonywały nalotów na cele położone na terytorium Chin z baz położonych w Japonii. Chińczycy stawili zdecydowany opór. Ale przewaga jakościowa była po stronie Japończyków, którzy byli gotowi do wykorzystania broni pancernej, gazów bojowych i innych rodzajów uzbrojenia, którego nie było w chińskim arsenale lub którego Chińczykom po prostu brakowało. Z czasem Japończycy zaczęli szukać okazji do wykorzystania nowego sprzętu, w tym samolotów myśliwskich Nakajima Ki-27, które cechowały się dużą manewrowością i całkiem niezłym uzbrojeniem. Nawet jak na azjatyckie warunki. Później do myśliwców Ki-27 dołączyły także samoloty rozpoznawcze typu Ki-15 oraz bombowce Ki-21. Na czele chińskiego lotnictwa wojskowego stanął amerykański najemnik, kapitan Clary Lee Chenal, który stał się jednym z najbliższych współpracowników generalissimusa Simusa Chang Kaiseka. Jednocześnie rozpoczął poszukiwania nowych maszyn. Początkowo, jak już wspominałem, Chińczycy korzystali głównie ze sprzętu niemieckiego. Później wsparcie dla przywódcy Kuomintangu zaczęli kierować Rosjanie, którzy przekazali Chińczykom znaczne ilości maszyn typu Polikarpow I-15, I-153 oraz I-16, a także samoloty bombowe Tupolew SB-2. Japończycy nie spodziewali się, że w Chinach napotkają na nowoczesne samoloty myśliwskie i bombowe. Ich straty zaczęły szybko rosnąć. W nowych warunkach Japończycy nie byli w stanie osiągnąć zwycięstwa na lądzie, zdecydowali się więc na rozpoczęcie kampanii blokowania Chin. Oczywiście taki manewr pociągnął za sobą olbrzymie koszty. Jednym z nich było zwiększenie zużycia cennego paliwa. Jednocześnie na Japonię zaczęto nakładać kolejne sankcje. Nakładanie sankcji na Tokio nie zmieniło nastawienia odnośnie planów rozbudowy swojej strefy wpływów w Azji. Wprost przeciwnie. Jeszcze w czasach, gdy Japończycy byli członkami Ligi Narodów, prezentowali postawę: Nam, Japończykom, należą się surowce, należy się wszystko to, czego potrzebujemy do dalszego rozwoju. A jak nie dacie nam tego po dobroci, to mamy moralne prawo to zabrać siłą. Kolejną kwestią był tak zwany korzystny zbieg okoliczności. W 1939 roku Japończycy najpierw dostali baty pod Houchen Go, a potem wpakowali się w długą i krwawą operację w Chinach, która ciągnęła się jak flaki z olejem. W kolejnych latach sytuacja zaczynała układać się po myśli Japończyków. W czerwcu 1940 roku upadła Francja, która nie mogła już bronić swoich azjatyckich kolonii. Mowa głównie o Indochinach, które zostały przejęte przez Japończyków praktycznie bez wystrzału. Opanowanie Indochin pozwoliło na otworzenie nowego frontu w Chinach, a ponadto przesunęło japońskie bazy bliżej terytoriów należących do Holendrów i Brytyjczyków. Holendrzy i Brytyjczycy trzymali w Azji niewiele jednostek bo gros ich sił był zaangażowany w walki w Europie i Afryce Północnej. A teraz się na chwilę zatrzymajmy. Głównym samolotem myśliwskim wykorzystywanym w tym czasie przez cesarską japońską armię były dwa typy, albo kompletnie przestarzały dwupłatowy Ki-10, który zaczął być zastępowany przez całkowicie metalowy dolnopłat ze stałym podwoziem, znany jako Ki-27. Samolot był napędzany silnikiem gwiazdowym, miał wystarczające jak na azjatyckie warunki uzbrojenie, złożone z dwóch karabinów kalibru 7,7 mm oraz opcjonalnego niewielkiego ładunku bomb. Generalnie samolot był całkiem udany, ale w Europie z prędkością maksymalną 468 km na godzinę i słabym uzbrojeniem strzeleckim ta maszyna nie miała czego szukać. No dobrze, no to popatrzmy na to, co było po drugiej stronie, oczywiście jeśli chodzi o myśliwce. W pierwszym rzędzie i 16 inne myśliwce Polikarpowa, a zatem maszyny, w których podobnie jak w KI-27 zastosowano duży gwiazdowy silnik. Poza i16, wszystkie te samoloty miały stałe podwozie oraz znacznie lepsze uzbrojenie. Dlaczego zatem samuraje nie spadali z nieba jak dojrzałe jabłuszka? Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedno, taki żarcik kosmonaucik. Kiedyś w jednej grze w kontekście samolotów japońskich padły na forum tej gry słowa, że to jest papier toaletowy i taka szybkostrzelna grochoplujka. No i coś w tym jest, a teraz żarty na bok, i wracamy do pytania, dlaczego chłopcy cesarza Hirohito nie byli chłopcami do bicia. Trzy sprawy: ilość, poziom wyszkolenia i taktyka. Chińczycy nigdy nie dostali odpowiednio dużej ilości maszyn polikarpowa. Poza nielicznymi radzieckimi instruktorami i ochotnikami, chińscy piloci generalnie nie mieli zbyt dużych umiejętności, a ich wyszkolenie w porównaniu z absolwentami japońskich szkół lotniczych, którym kładziono do głowy kodeks Bushido, uczono nieustępliwości i żelaznej dyscypliny, no, były dosyć małe. Przykład będzie się odnosił generalnie do lotnictwa cesarskiej marynarki wojennej, ale Saburo Sakai podczas swojego lotu bojowego nad Chinami zaatakował i zestrzelił bombowiec DB3. W każdej innej armii świata pilot dostałby pochwałę, ale Sakai został opieprzony od góry do dołu przez swojego dowódcę, który następnie odesłał go na wyspy macierzyste. Tam Sakajego przyjęto jak bohatera, ale on sam czuł się bardzo źle. Bo zawiód przełożonych. Kolejna sprawa to taktyka. Japończycy latali agresywnie. W większości przypadków nie wychodzili z szyku, i jeśli mieli za zadanie pilnować bombowców, to to właśnie robili, zwłaszcza od momentu, gdy zaczęły się na niebie pojawiać nieprzyjacielskie myśliwce. No to przejdźmy teraz do kolejnych maszyn, które latały nad Azją. Curtis Wright. CW21 Demon, maszyna opracowana w USA, bardzo ciekawa pod względem sylwetki, również z silnikiem gwiazdowym, również z niezłą zwrotnością, większą prędkością maksymalną niż w przypadku Ki-27 i lepszym uzbrojeniem. Dlaczego ten samolot nie zrobił kariery? Ilość. Chińczycy pozyskali maszynę tego typu późno i w niewielkiej liczbie. Podobnie było w przypadku Holandii, która pozyskała je późno. W momencie, gdy samoloty tego typu zaczęły docierać do jednostek bojowych, to po japońskiej stronie były już samoloty lepsze niż Ki-27. Na przykład, ano na przykład, pierwsze wersje samolotu Mitsubishi Zero w przypadku jednostek marynarki wojennej i Ki-43 Hayabusa w przypadku armii cesarskiej. Idziemy dalej. P-36. Kolejna fajna maszyna, ale było jej za mało, żeby cokolwiek zmienić. Ponadto mnóstwo sprzętu, które wprowadzono w niewielkich ilościach, a który znajdował się na wyposażeniu Chińczyków. Na przykład wspomniane niemieckie samoloty. Tutaj można wymienić Henkla H111. Chińczycy mieli te samoloty, ale mieli ich bardzo mało. Dalej Henschel HS123. Też fajna maszyna, ale znowu za mało. Różne włoskie i francuskie wynalazki. Fajne, ale znowu za mało i za późno. Wśród tych włoskich wynalazków wymieniłbym w pierwszym rzędzie Bredę BA-27 Metallico, który był wyprodukowany w zatrważającej ilości 14 egzemplarzy. Z tego 11 maszyn trafiło do Chin. Samolot fajny, kolejna maszyna z gwiazdowym silnikiem. Prędkość maksymalna 380 km na godzinę. No i całkiem przyzwoite uzbrojenie, ale znowu za mało. Oczywiście dzisiaj znowu. Prześlizgnęliśmy się po tematyce, chociażby samolotów marynarki japońskiej, o których w ogóle nie wspomniałem, ale o tym może innym razem, bo dzisiaj będę się już z Państwem szanownym żegnał. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do śledzenia kanału. Jak widzicie, oprócz tematów starszych, są też nowsze. Codziennie prawie jest nowy, kilkunastominutowy materiał. Więc zachęcam Was do subskrybowania kanału, a także wspierania mnie na innych polach. Jest to prosta sprawa. Wchodzicie w link w opisie, rzucacie parę złotych na wirtualną kawę, ja mam dzięki temu trochę łatwiej jeśli chodzi o przygotowanie kolejnych materiałów no i sprowadzenie pewnych dokumentów z Wielkiej Brytanii. A jeżeli nie możecie z jakiegoś powodu postawić mi tej wirtualnej kawy, to macie też możliwość wsparcia kanału poprzez kliknięcie. Przycisk Wesprzyj, i tam też możecie się już do tego programu partnerskiego wciągnąć. Hmm. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. No i nie dajcie się tam na tej YouTubie. Do zobaczenia się z szanownym Państwem. Cześć!